Siemanko, witam Was serdecznie. Ja jestem Iras i w tym materiale o zarobkach w Holandii. Często spotykam się z różnymi reakcjami ludzi na widok. Sprawdzają swoje payslipy, swoje paski wypłat i mówią, że agencja ich dyma na stawkach. Zwłaszcza w styczniu najczęściej widziałem takie sytuacje i ludzie mówią, no ja nie mam minimalnej krajowej, ja tu mam 11 coś z groszem i nie wiadomo co tam, a 12,40 to jest minimalna. Tak, 12,40 to jest minimalna krajowa na etacie 36 godzin. 11,16 to jest minimalna krajowa przy 40 godzinach. Także wszystko jest git. Wszystko się zgadza. Agencja cię nie dyma. Tak, musisz sprawdzać, jaką masz umowę. Musisz wiedzieć, wiecie, to jest tak, że ta minimalna zależy od wieku, bo może obejmować kogoś wiekówka, jeżeli ktoś nie jest starszy niż 21 rok życia. Jeżeli ktoś jest młodszy niż 21 lat, to może go obejmować wiekówka, ale nie musi, bo nie wszystkie agencje się do tego stosują, bo nie muszą. Minimalna stawka też zależy od branży, od układów zbiorowych. One ustalają, ile trwa tydzień pracy. W Holandii pracę można podjąć od 15 roku życia. Ja tutaj nie będę rozpisywał, ile można zarobić od 15 do 21 roku życia. Zostawię też w opisie pod filmem link, gdzie możecie sobie przeanalizować co i jak, poczytać więcej. Co warto też wiedzieć, co się wlicza do płacy minimalnej. Wiadomo, wynagrodzenie podstawowe, nadgodziny, premie, dodatki do wynagrodzenia. Warto wiedzieć też, że do stawki minimalnej, jeżeli twoja dniówka trwa 8 godzin, to do każdej godziny po tej 8 godzinie powinieneś dostać 125% za każdą dodatkową godzinę. Za niedzielę 150% i 200% w dni świąteczne, jeżeli w te dni podejmujesz pracę. Zarobić można jakieś tam 1900 coś tam brutto, czyli przed podatkiem. Po podatku to jest netto, czyli zaraz to sobie przeliczymy. Wrzucę tutaj Wam, powiem Wam ile to jest, napiszę Wam ile to jest minimalna krajowa brutto, czyli przed podatkiem, i netto, czyli po podatku, ile powinniście dostawać na swoje konto. Wiadomo, agencja też tam też zapewne zabierze za domek i co tam jeszcze musicie opłacać. Ile maksymalnie może trwać tydzień roboczy? 60 godzin, czyli można pracować maksymalnie po 12 godzin w tygodniu. Jeżeli ktoś pracuje na zmiany, to nocki nie mogą być dłuższe niż 10 godzin. Do płacy minimalnej nie wliczamy wynagrodzeń za urlop, czyli te 8% za godzinę, tak jakby ci się odkłada, nie? Ewentualnie no, zależy, no nie, bo ktoś jest na jakimś kontrakcie, czy na jakichś tam fazach. Nie wliczamy programów emerytalnych, premii na koniec roku, czy tam niektórzy dostają premii w połowie roku, w marcu, czy tam kiedyś, nie? To też nie wlicza się w tą minimalną krajową. No i wiadomo, jeżeli masz koszty uzyskania dochodu, to tego też się w minimalną nie wlicza. Jaka jest wysokość podatków w Holandii? Też warto wiedzieć. Jeżeli zarabiasz nie więcej jak 73 031 centów w danym roku, to będziesz odprowadzał 36,93% podatku ze swoich dochodów. Czyli od tej minimalnej musisz odjąć te 36,93% podatku. Jeżeli przekroczysz 73 031, to powyżej tej kwoty, zaczynasz płacić podatek 49,5%.
do tego 73, płacisz normalnie 36,93 i dopiero to, co zarobisz powyżej tej kwoty, powiedzmy zarobisz w danym roku 75 tysięcy, to za te 2 tysiące, z tych 2 tysięcy dopiero płacisz 49,50%, a nie niektórzy mówią, że nie opłaca się wtedy tyle zarobić, bo zwracasz prawie całość i no nie opłaca się. Gówno prawda, no opłaca się? No tylko no, no chciałbym tyle zarobić. Jak macie jeszcze jakieś pytania, słyszycie jakąś mitomanię, to napiszcie, ja wam wszystko wytłumaczę. Często słyszę właśnie, że słyszę różne takie historie, ktoś nie wie, o co chodzi, no i szlak mnie trafia, no nie, i ktoś nawet nie chce sobie do głowy dopuścić, że wszystko jest dobrze, wszystko jest okej. Niestety, jeżeli ktoś w Holandii zarabia 2000 na rękę, zostaje mu 2000, to naprawdę bardzo dobrze zarabia. W Holandii to jest dobra wypłata. No, już nie będę tutaj mówił, że życie znacznie poszło, znacznie ceny wszystkiego tutaj poszły w górę, zwłaszcza opłaty, gaz, prąd. No ale no, taka jest prawda, że jeżeli ktoś zarabia 2000, 2200, 2500 na rękę, mówię już netto, czyli to co już dostaje, to naprawdę zarabia bardzo dobrze. A mało osób znam, którzy zarabiają to minimalne. To są przeważnie osoby, które przyjeżdżają na początku. No ta minimalna na rękę to słabo, to słabo, słabo, ale mało osób znam, które taką minimalną zarabiają. Nie będę więcej przedłużał, bo tu nie ma potrzeby. Każde pytanie proszę walić w komentarzach, no nie, i tyle.